Kacper Sacharczuk. Myślę, że dzisiejszy dzień był bardzo udany dla nas. Mieliśmy okazję poznać od kuchni działanie instytucji europejskich, zwiedzić te sale, w których na co dzień obradują europosłowie. Myślę, że takie wyjazdy są młodzieży przydatne, ponieważ oni na co dzień nie zdają sobie sprawy, jak to wszystko funkcjonuje tak w praktyce. Oni są skazani na relacje z telewizji, w przekazach internetowych, a takich realnych, praktycznych wyjazdów nam potrzeba, tak aby młodzi ludzie zapoznali i oswoili się z tą wizją europejską, którą w przyszłości będą tworzyć. Paweł Rogaliński. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy dzień. Na początku odwiedziliśmy pana komisarza Lewandowskiego w Komisji Europejskiej. Przyjął nas w swoim biurze. Mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę na temat naszych prac. Następnie poszliśmy do Parlamentu Europejskiego. Tutaj mieliśmy lunch z profesorem Buzkiem i również debatę, ale już tym razem na temat przyszłości Unii Europejskiej. Myślę, że tego rodzaju inicjatywy są bardzo interesujące, bardzo ciekawe i przede wszystkim przydatne. Kamil Szydłowski. Trzeba przyznać, że bardzo intensywnie mieliśmy zagospodarowany cały czas, który mieliśmy się spędzony tutaj. Najpierw mieliśmy spotkanie z panem komisarzem Lewandowskim, później bardzo przyjemny lunch z profesorem Buzkiem. Bardzo ciekawa kontynuacja poprzedniego spotkania, które mieliśmy kilka miesięcy temu z panem przewodniczącym Buzkiem. Myślę, że dokończyliśmy te rozmowy, które zaczęliśmy 2 miesiące temu i bardzo fajnie było ponownie spotkać się z panem przewodniczącym.